Pierwsze odcinki każdej serii mają to do siebie, że muszą zachęcić widza i pokazać, o czym dany tytuł będzie. I Naruto robi to dobrze, ponieważ w pierwszym arku zobaczymy wiele sytuacji, które będą miały później odzwierciedlenie w przyszłości i zarysują klimat, którego można się spodziewać. Pojawi się też trochę rzeczy, które totalnie zostaną zapomniane lub też wykorzystane raz czy dwa. W tej serii z perspektywy osoby, która już oglądała Naruto, chcę podzielić się plusami każdego odcinka, minusami, a także rzeczami niewiadomymi dla osoby, która ogląda to pierwszy raz. Dlatego jeśli jeszcze nie widziałeś lub nie widziałaś wszystkich odcinków Naruto i Naruto Shippuden, a nie lubisz spoilerów, lepiej wyłącz ten filmik. Również w tej serii zamierzam jednocześnie doceniać najmniejsze drobnostki, jak i czepiać się wszystkiego, co się da, więc jeśli przeszkadza ci to, nazwijmy, narzekanie, to ten format nie będzie dla ciebie. Pierwszy odcinek zaprezentował nam sporo rzeczy naraz, które będą przewijać się przez tę serię, czyli tajemniczość, gdzie wiele rzeczy już na wstępie nie jest mówionych wprost, a jednocześnie część informacji jest tłumaczona nam, tak jak to, kim są Hokage i co znaczą w tym świecie. Kolejnym aspektem jest komediowy styl, ponieważ nasz głupkowaty główny bohater robi psikusy nauczycielom, a do tego pokazano nam dobro i zło tego świata, gdzie już dość szybko się dowiadujemy, że nie jest to kolorowy świat, a Naruto jest wyrzutkiem. Podobały mi się też podstępy, które w pewnym sensie nadają charakter walkom. Z kolei reguła, według której nie można mówić Naruto o dziewięcioogoniastym, jest idiotyczna. Po pierwsze, jakim cudem nikt się nie wygadał przez tyle lat? Po drugie, w jaki sposób ukrywanie problemu ma go rozwiązać? Także mamy tutaj szpiegującą kulę, która może być naprawdę dobrym narzędziem do inwigilacji, tymczasem nie zostanie nigdy użyta do jakichś ważnych rzeczy. Kolejnym minusem jest to, że 12-latek bez jakichkolwiek umiejętności jest w stanie ukraść super ważny zwój. Ja wiem, że w tej serii większość poza główną obsadą to niekompetentni ludzie, ale też bez przesady. Do tego wszystkiego mamy pierwszą dziurę fabularną w pierwszym odcinku. Mówione jest, że Naruto nie zdał egzaminów w Akademii dwa razy, a jednak jest w tym samym wieku co reszta. Jakim cudem? Nie byliśmy w stanie jednak wiedzieć za pierwszym razem tego, że czwarty Hokage to ojciec Naruto, a jego imię to Minato no Mikaze. Oceniłem ten odcinek na 7. Naruto w tym odcinku wali na łeb Konohamaru, wnuka Hokage, co na plus. Fajne jest też to, że dostaliśmy podstawy tego, jak działa czakra, a także, że ciężka praca może do czegoś zaprowadzić. Dzięki temu już dość szybko pokazane są nam dobre wartości, a więc można utożsamić się z głównym bohaterem. I choć odcinek był zabawny, co wpisuje się ogólnie w konwencję tego anime, to było tu mało potrzebnych informacji. Mimo że odcinek nie był tragiczny, to raczej śmiało można go skipnąć, bo postać Konohamaru przez całe Naruto nie jest ważna, chociaż odcinek mógł to sugerować. W poprzednim odcinku Naruto dowiedział się o Kyubim, a tutaj jest mówione, że podobno ktoś złamał zasadę mówienia o dziewięciogoniastym, a mimo tego on o tym wtedy nie wiedział? No dziwna sprawa. Podobno też według Ebisu Hokage musi znać 1000 technik. No fajnie, tylko że mało kto w tym świecie tyle potrafi. No i ogólnie brednie, że Konohamaru będzie konkurował o tytuł Hokage z Naruto. Tymczasem jest on kompletnie nieistotny aż do Boruto, a w samym Naruto Shippuden miał chyba jedną fajną scenę w walce z Painem. Z rzeczy niewiadomych to to, że Konohamaru nie zostanie piątym Hokage, ani szóstym, ani nawet siódmym i również Ebisu wcale nie wytrenował kolejnych Hokage, no chyba że liczyć jeden trening z Naruto. Oceniłem ten odcinek na 5. Z potężnych plusów tego odcinka jest budowanie przyszłości związku pomiędzy Naruto i Sasuke. Kolejną rzeczą jest to, jak Sasuke pocisnął Sakurę, a także w ogóle przedstawienie nam tej dwójki, która będzie towarzyszyć nam przez całe anime. Minusem jest tutaj Sakura, a jakże? Traktuje Naruto jak śmiecia, pomimo tego, że on użył dokładnie tych samych słów co ona, w dodatku śmieje się z niego, że nie ma rodziców. No grubo. W dodatku Sakura podobno kocha Sasuke, ale nie wie, że on też nie ma rodziców? Lekko to dziwne. Z rzeczy tajemniczych jest to, że Ino Shikacho zawsze będzie składało się z trójki tych samych, a nie innych klanowiczów, ale z jakiegoś powodu oni o tym nie wiedzą. Ocena tego odcinka to 6,5.
Piękną kwestią jest tajemniczość Kakashiego, w zasadzie nic o nim nie wiadomo. Tak samo determinacja Naruto, który nigdy się nie podaje, tylko stara się podnieść z łopatek. Spoko, że tłumaczą nam kolejne rzeczy, tym razem Kawarimi no Jutsu, a także to, że Kakashi z lamusami się nie pieści i bez skrupułów wkłada palce swojemu uczniowi. No, po prostu demonstruje Sengoroshi. Jest to pierwszy odcinek, w którym nie zauważyłem żadnych minusów, natomiast jest dużo tajemnic. Jak to, kogo chce zabić Sasuke? Oczywiście chodzi o Itachiego. Stąd także potrafi shuriken jutsu, bo trenował je kiedyś z bratem. Za to ukrywanie się później w anime trochę przestaje mieć znaczenie na rzecz coraz to mocniejszych technik. Odcinek bardzo dobry, oceniłem go na 8. Znowu Kakashi pokazuje swoje mroczne oblicze i masakruje Sakurę za pomocą genjutsu. Ponownie chwilę później wyjaśniono nam, czym w ogóle jest genjutsu i ninjutsu, i poszerzanie wiedzy zawsze na plus. Również umiejętności Sasuke robią wrażenie, widać, że odstaje mocno od dwójki kompanów. Jednakże z drugiej strony stoi Kakashi i super jest to, że ten wyprzedza ich o każdy krok, dzięki czemu mamy wrażenie, że rzeczywiście jest na dużo wyższym poziomie. Na wspomnienie zasługuje też Gokakyu no Jutsu Sasuke, no i oczywiście humory, który mimo mojego starczego wieku wciąż śmieszy. Minusem jest Sakura, która w zasadzie nic zupełnie nie zrobiła, a do tego chciała się poddać. Z rzeczy niewiadomych to kim jest Itachi i co to za dziwne oko. Również praca zespołowa to kolejny aspekt w przyszłości zapomniany, bo pomimo, że miała to być ważna rzecz w anime, to zostanie zatarta przez więcej, mocniej, szybciej ninjutsu. Oczywiście to nadal będzie miało miejsce, ale w dużo mniejszym stopniu. No i cała masa nawiązań, jak to, czyje imię jest wyryte na memoriale i oczywiście jest to Obito. Cytat, który przytoczył Kakashi o śmieciach, którzy nie chronią swoich kompanów, zresztą też od niego pochodzi. A z kolei test z dzwoneczkami pochodzi od Minato, który wziął go od Jirai, który wziął go od Hiruzena, a ten nie wiem od kogo jeszcze wziął. 9 wydaje się słuszną oceną. Kolejne poszerzanie lore, czyli działanie misji, a także to, gdzie znajdują się inne najważniejsze kraje i w jaki sposób funkcjonują. Do tego wszystkiego pierwsza taka akcja, gdzie Kakashi użył podstępu, udając, że nie wie, co się dzieje, po to, żeby sprawdzić, czy Tazuna wie o tym, że ktoś na nich poluje. 200 IQ zagranie. Sama walka Sasuke z dwójką Shinobi Kirigakure wyglądała bardzo dobrze, pomimo że to były jakieś płotki, no to rozpykał ich 12-latek w dobrym stylu. Nawet spoko był akt Naruto z biciem sobie kunaja w dłoń, symboliczny, choć głupi, co zresztą wypunktował Kakashi. Także tutaj pokazano nam Zabuzę. Na minus za to zaawansowana technologia, która później nie będzie prawie używana. Okej, raz czy dwa później się jeszcze pojawi, ale mieć radio, przez które można się komunikować i go zupełnie nie używać? No, słabo. Również słaba była Sakura i Naruto, którzy to poza staniem nic nie zrobili, choć z tej dwójki to Blondas nie będzie powtarzał tego błędu zbyt często. Zagojenie rany Naruto jest tutaj półtajemnicą, ponieważ niejako Kakashi zainsynuował, że może to być sprawka regeneracji Kyubiego, ale tego nie potwierdził. Odcinek oceniłem na 7. W 7 odcinku dowiadujemy się, czym jest Sharingan i jakie ma zdolności, no przynajmniej część z tych zdolności. Także w tamtym momencie Zabuza i Kakashi ukazali swoją zajebistość, pokazując walkę potężnych shinobi, czuć po prostu od nich moc. Jednakże z drugiej strony mamy powiedziane, że Kakashi skopiował 1000 technik i choć na początku zdawało się to imponujące, to nie miało to żadnego znaczenia w przyszłości. Prócz tego, że był znany w sumie wszędzie. Dodatkowo minusem jest to, że genini nie posiadają podstawowej wiedzy, jak to, czym jest ninjutsu. Jest to dziwny zabieg, żeby wytłumaczyć widzowi, co jest czym, już pomijając fakt, że 2 odcinki wcześniej było mówione, czym jest ninjutsu. Z rzeczy niewiadomych to, że Kakashi ten jeden raz skopiował jakąś technikę, a później długo nic. Tak samo nasza wiedza na tym etapie była zbyt mała, by wiedzieć, dlaczego Sasuke dziwi się, że Kakashi posiadał Sharingana. Ogólnie dobry odcinek, dostał ode mnie 8. Tutaj ponownie na plus jest niepoddawanie się, coś co na ten moment jest jeszcze inspirujące, a nie irytujące.
Także tutaj dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wyglądało awansowanie w Kirigakure i to, że Zabuza zabił 100 uczniów sam. Robiło to wtedy wrażenie, dodawało okrutności tej postaci. Z drugiej strony dostaliśmy prawdziwą pomysłowość Naruto, który postanowił połączyć techniki, żeby zaskoczyć przeciwnika. Jest to coś, co będzie się często pojawiać w sensie pomysłowość Naruto, więc spoko. Jednakże mamy też inną rzecz, która będzie się masowo tu pojawiać, czyli flashbacki. To dopiero 8 odcinek, a już tutaj są. Niezbyt potrzebne, jeśli ogląda się na bieżąco, choć rozumiem, że miało to sens, gdy było puszczane przykładowo co tydzień w TV. Tak samo dużo tutaj było rozmów zamiast działania. Nie znalazłem tutaj żadnych niewiadomych, gdyby oglądało się to pierwszy raz, a odcinek oceniłem na 6,5. Kolejne wytłumaczenie tym razem, w jaki sposób Naruto i Sasuke uwolnili Kakashiego, i spotkałem się z opiniami w internecie, że to dziwne, jak w Naruto jest to pokazywane, ale jak dla mnie jest to spoko opcja. W sensie to tłumaczenie dosłowne, co jak się wydarzyło, to niektórym przeszkadza. Na pewno dla mnie to jest jednak lepsze niż zostawienie tego samemu sobie, nie wiedząc, jak coś się wydarzyło. Także tutaj widzimy Sharingana w akcji, gdzie Kakashi skopiował technikę Zabuzy, by ją zniwelować, i to bardzo spoko sprawa, szkoda tylko, że później prawie nie używana. Co ciekawe, tutaj też widzimy pierwszy raz coś, co Kishimoto i Pierocci robią dobrze, czyli to, że pomimo, że Zabuza był zły, to jego pozorna śmierć była smutna. Pierwszym minusem jest ten smog, który był efektowny, ale bardzo długo trwało jego stworzenie. Z kolei Sakura, ta to ma przewolony żywot u mnie, niedawno nie wiedziała, czym jest ninjutsu, ale wie, kim jest Oinin. No czego oni uczą w tej akademii? W tym epizodzie mamy niewiadome. Po pierwsze, Kakashi stwierdził, że są od niego młodsze dzieci na tym świecie, które są z kolei silniejsze, i jest to prawda, jako że ogólnie to trochę kierunek, w którym idzie Naruto, czyli każde kolejne pokolenie jest silniejsze od poprzedniego. Po drugie, nie mogliśmy wiedzieć, że Kakashi wcale w myślach Zabuzie nie czytał, a tak naprawdę użył genjutsu. No i po trzecie, Oinini są nieistotni. Kolejny raz ich zobaczymy za 500 odcinków jako worki treningowe dla Obito. Również w kolejnych odcinkach dowiemy się, kim jest Haku i że tak naprawdę nie zabił Zabuzy. Odcinek oceniłem na 8. Tutaj dobrą rzeczą było to, że Kakashi wydedukował, że Zabuza jednak przeżył, co jest spoko opcją niż to, że ojej, wszystko nas zaskakuje. Z pewnością na wspomnienie zasługuje też trening kontroli czakry, choć w moim odczuciu po tym, gdy się nauczą to robić, jest już nieistotny, każdy już potrafi chodzić po drzewach. No i Haku badass, nie patyczkuje się z Gato i jego dwoma robaczkami. Minusem jest natomiast to, że to chyba jedyny raz, gdy Kakashi będzie zmęczony po używaniu podstawowego Sharingana. Po tym epizodzie nagle negatywne konsekwencje praktycznie znikają. A z rzeczy niewiadomych mamy to, że lepsza kontrola czakry Sakury jest podwaliną pod jej przyszłość jako medycznego ninja. Odcinek dostał ode mnie 7. Hardcore. Już na początku anime zabijają sobie ludzi jak chcą, bo są niewygodni dla biznesu. Jest tu bardzo mrocznie. Fajował tutaj pies Inariego, strollował go, umiejąc pływać, gdy ten się topił. Negatywami są znowu niekonsekwentne działania. Sakura się śmiała, że Naruto nie ma rodziców, ale spotkała na drodze smutne dziecko, więc dała mu cukierki, lol. Mówią, że to biedna wioska, na półkach prawie nic nie ma i w ogóle słabo się tu żyje, ale mają jedzenie od cholery i dosłownie żrą za 10. No i ostatnią rzeczą jest to, że podobno czakrę w stopach trzeba przez jakiś czas koncentrować, bo inaczej się destabilizuje. To się chyba nigdy nie wydarzyło poza tym odcinkiem. Nie znalazłem tutaj jakichś ukrytych smaczków, a sam odcinek oceniłem na 6. Nie był jakiś istotny dla fabuły, choć nie był też tragiczny. Giga plusior dla Naruto za stwierdzenie, że Haku jako chłop jest ładniejszy niż Sakura. Także fajnie Naruto przyśmieszkował, trolując Kakashiego i Sakurę, udając, że zaraz spadnie z drzewa, ciągle kontrolując sytuację. Minusem jest nagły boost Sasuke, w którym po tygodniu treningu jest w stanie solować klony Zabuzy. Ja rozumiem, klony później działają różnie i miały tylko 10% siły oryginału, no ale przepaść siłowa tutaj powinna być gigantyczna. Jest to również bardzo przegadany odcinek.
Z niewiadomych to tutaj się rozpoczęło tak no jutsu i co ciekawe nie zaczął go Naruto, a Kakashi. Opowiedział Inariemu historię Blondasa i ten w 3 sekundy uznał, że w sumie fajnie, teraz jestem innym człowiekiem. Odcinek na 6,5. Bardzo dobre było tutaj to, jak Sasuke rozwalał Haku na szybkość. Był to kolejny pokaz przewagi nad swoimi kompanami, jednakże później równie dobre było to, jak Haku zmasakrował go swoim Kekkei Genkai, nie dając mu praktycznie żadnych szans. W sumie nie widziałem tutaj zbytnio minusów ani easter eggów, za to oceniam odcinek na solidną 8. Dużo było tutaj konkretów, choć krótki opis tego odcinka mógłby na to nie wskazywać. Plusem tego odcinka był Haku. Wytłumaczone było tutaj, czym jest Kekkei Genkai i właśnie poruszająca i wyjaśniająca motywy historia naszego antagonisty. Daje nam to poczucie, że jest on dobrym chłopakiem, który po prostu stoi po drugiej stronie. Mega minusem natomiast są flashbacki. Jakieś pół odcinka to przypominanie, co się działo w poprzednich odcinkach. Zupełna strata czasu. Także kłamstwo mówione, że Kekkei Genkai nie da się pokonać. To tak jakby Kakashi się fleksował, że jest niepokonany. Oglądając po raz pierwszy możecie odnieść mylne wrażenie, że Shinobi musi być przebiegły, z kolei anime będzie pokazywało trochę coś zupełnie innego. Odcinek oceniłem na 4,5, jako że tak naprawdę to pół odcinka przez te flashbacki. Spoko opcją jest to, że przedstawiono nam mastermindy obydwóch stron. Tak jak Sasuke dedukował na temat technik Haku, a zarówno to samo robił Zabuza o technikach Kakashiego. Podoba mi się to, że w tym anime przeciwnik nie jest tylko płotką do pokonania. No przynajmniej jeżeli mówimy o takich main bossach. Z kolei minusem jest to, jak Kakashi dziwi się, że Zabuza potrafi cicho zabijać, pomimo że on sam był w Anbu i specjalizował się w tym. No i kolejnym negatywem jest niekończąca się siła Sasuke, gdy używa non-stop Gokakyu no Jutsu. Niedawno to był wyczyn, że zrobił jedno. Niewiadomych rzeczy nie znalazłem, ale mimo to odcinek dostał ode mnie 8. Odcinek 16 to m.in. badassowe odbicie Senbonu w Haku przez Sasuke. Ja się tym podjarałem. Również tutaj Sasuke uruchomił Sharingana i zyskał boosta, dzięki czemu przez jakiś czas był na równi z Haku i poświęcił się, by chronić Naruto, co z kolei wywołało u Blondasa furię i uwolnienie czakry lisa. Było to naprawdę dobre mimo lat. Minusów nie uświadczyłem, natomiast niewiadomych trochę jest. Na przykład to, dlaczego Sasuke został nazwany niedobitkiem klanu Uchiha i dlaczego chce zabić brata. Jest to w sumie powiązane. Również Kakashi wspomina tutaj o pieczęci Naruto, ale nie wyjaśnia, o jakiej pieczęci mówi, a chodzi tutaj o tą utrzymującą Kyubiego w ryzach. Także wszystko wskazuje, że Sasuke zginął, no a tak nie jest. Odcinek to mocne 8,5. Nagła potęga Naruto to fabularny boost, jednakże uzasadniony, więc nie daje mu minusa, a z pewnością to, jak to przedstawili, zasługuje na uznanie. Wyglądał tam jak opętany, zły, wkurzony i do tego pięknie Naruto walnął w pysk Haku. Do tego historia Haku, w której mówił o tym, że ludzie bali się osób z Kekkei Genkai, była smutna, choć w przyszłości bardzo powtarzalna. To dosłownie backstory połowy uczniów Orochimaru. Boli też w serduszko ta beznadziejność Haku, w której mówił, że skoro przegrał, to nie ma już po co żyć. Plusem także jest 200 IQ Kakashiego, który użył psów, żeby znaleźć Zabuzę i go unieruchomić, a także Raikiri, które wygląda dziwnie w porównaniu z Shippudenem, jednakże jest i tak mocarne. Nie widziałem tutaj żadnych ukrytych smaczków, a odcinek oceniłem na 9. Odcinek 18 był dość przegadany, ale też było w nim sporo akcji, więc jest to dość wyważony pod tym względem odcinek. Zachowanie Naruto wskazywało na to, jakby był gotów zabić Haku, choć nie uważam, że byłby to w stanie zrobić. Z kolei giga dobre jest to, że Kakashi nie ma takiej konsternacji, po prostu leci, żeby zabić przeciwnika, który jest niewygodny. Niby to anime o Shinobi, ale później wcale to takie oczywiste nie jest. To całe zabijanie przez Konohę. Minusem natomiast jest kłamanie nas, że Shinobi musi ukrywać swoje uczucia. Okej, może taka zasada w tym świecie istnieje, ale chyba nikt jej nie przestrzega.
Z rzeczy niewiadomych to to, że Kakashi zabił Haku w ten sam sposób jak zabił Rin, choć na tym etapie nie było to raczej planowane. Odcinek dostał ode mnie 8,5. Finalny odcinek arku to zło, w którym Gato kopie martwego Haku, nie licząc się z nim ani trochę po tym jak zdążyliśmy go poznać. Tak, no jutsu Naruto, który wypunktował za buzi, jaki był ważny dla Haku, a ten go nie respektuje, rzadko się zdarza, żeby to tak no jutsu było dobre, a tu było. Zresztą Zabuza tak naprawdę nie został przegadany, a bardziej prześwietlony, bo wszystko przedtem również wskazywało na to, że Haku jest mu bliski, tylko to ukrywał, żeby kreować się na takiego twardziela bez uczuć. No i oczywiście bardzo mi się podobało to, jak wiele obrażeń miał Zabuza i w żaden sposób nie bawili się tutaj w jakąś cenzurę. Finał tej dwójki był również wzruszający. Minusem jest to, jak Kakashi stwierdził, że nie ma już prawie czakry, po czym stworzył mnóstwo klonów i wyraźnie mówił wtedy Kage Bunshin no Jutsu, a więc nie były to żadne powidoki. Ta technika została zakazana przez zbyt wielką czakrochłonność, więc dziwne jest to, że tutaj została tak użyta. Z rzeczy tajemniczych jest piekło. Powiedziane zostało, że coś takiego jest, przynajmniej zasugerowano, tymczasem później w sumie nie wiemy, czy rzeczywiście ono istnieje. Jest król piekieł, ale nic później chyba nie wskazywało na to, żeby ktoś tam rzeczywiście trafiał. Odcinek otrzymał ode mnie ocenę 9. Średnia tego arku w zaokrągleniu do połówek wyniosła 7,5. Trzeba tu zaznaczyć, że ta ocena jest raczej zaniżona przez to, że znam to anime i po prostu widzę, które jego aspekty są bezsensowne, które są nieprawdziwe, co później będzie męczące. Jednym słowem można by ten ark podsumować jako mrok. Bardzo dobre jest to, że wyjaśniono nam trochę podstaw, po czym od razu wrzucono nas w wir akcji, gdzie działo się sporo. Od razu mamy mnóstwo ran, mocne techniki, śmierci, smutne historie, traktowanie ludzi jak przedmioty, no po prostu klimat, który pokazuje, że to nie jest bajeczka o szczęśliwym świecie. Muzyka i animacja też robiła swoje, pomimo tego, że grafika jest przestarzała, no ale jaka ma być, jak anime jest z 2002 roku. Humorek trafia w mój gust, choć mam świadomość, że jednym to przeszkadza, a innym nie. Ja lubię ten typ humoru. Dostajemy tutaj też minusy, takie jak postać Sakury, która jest irytująca, mało zmotywowana do czegokolwiek, najchętniej poddałaby się na starcie, czy flashbacki, które będą później bardzo męczyć, a nawet tutaj na 19 odcinków trochę ich było. Subujcie, bo inaczej dopadnie was gniew Zabuzy, a Haku poleca powyższy odcinek, choć nie żyje.